Drini. Jakie piosenki ze świata polskiego rapu były najczęściej słuchane w ubiegłym miesiącu? Które z nich zdobyły tyle odtworzeń na Spotify, aby znaleźć mogły się w top 30 najpopularniejszych numerach starych rysunków? Mama powiedziała mi na pewno. Tego dowiecie się... I za tych, co nie mogą... W dzisiejszym odcinku, którym przedstawię wam największe hity sierpnia w polskim rapie. Zapraszam do oglądania. O, matura to bzdura, no faktycznie, też jest. Zaczynając od miejsca 30, na nim mamy numer Wajmy, zatytułowany Zioma Leo, jestem nim. Zapowiada on jego album, ten gość. Wyszedł 2 sierpnia, mi jakoś nie siada. 312 tysięcy odtworzeń na Spotify. Wysyłam przez głos do ludzi moc, moja energia przeszywa na skos. Na kolejnym, 29 miejscu znajduje się Sobel oraz ostatni singiel wypuszczony wraz z premierem jego albumu w związku z muzyką. Numer ten jest zatytułowany Listy do M. Wyszedł on 22 sierpnia i posiada już 314 tysięcy odtworzeń. Pomyślałem, nie czekajmy. Ale wyje. 28 miejsce zajmuje ponownie Sobel wraz z numerem pochodzącym z jego albumu w związku z muzyką. Tym razem mamy kawałek wraz ze Szpakiem o tytule Przymiar Cięcia. Wyszedł on 22 sierpnia i zdobył 317 tysięcy odtworzeń. Na pozycji 27 po raz kolejny Sobel, tym razem jest to kawałek Asystent Niekreatywny, który opublikowany został w ogóle nic z tego nie ten. I zdobył 328 tysięcy odtworzeń na Spotify. Nie kojarzę. O, to kojarzę. Nie musisz mówić nic. To ma fajny bicik. Na miejscu 26 mamy Kubańczyka, który 1 sierpnia wydał kawałek o tytule Zaufaj mi. Ma on na swoim koncie 352 tysiące odtworzeń na Spotify. Tylko zaufaj mi, ja będę z tobą do końca moich. Na miejscu 25 znajduje się Fałki oraz tytułowy numer pochodzący z jego albumu Barbara. Wyszedł on 23 sierpnia, ma na ten moment 360. Kubańczyk takie piosenki? Na tym traku nie przeklinam, bo tego nie lubisz. Trochę nie rozumiem, czemu dalej wierzysz w ludzi. Pozycja 24, a na nie kawałek Maciasa, na którym wystąpiło też White Widow. Jest to numer Wisterie, którym zapowiadał na album Sepuku. Wyszedł on 13 sierpnia, od tamtej pory został przesłuchany 376 tysięcy razy. Po raz kolejny uderzę cały skład za kontynent. Każdy dogalany hibie jak Magdalena, jak Rygę. Na następnym, miejscu 23, mamy kolejny numer Fałkiego, pochodzący z jego ostatniej płyty, Barbara. Tym razem jest to kawałek po temacie. Wyszedł 23 sierpnia, ma na jakoś tak nic nie siada stąd. Dżomal najebany, piłuje tę mordę jak Bruce Buffer. Siedzi we mnie małe miasto, jestem kurwa z Walk Upper. Na wyższej, 22 pozycji znajduje się otwierający album Sobla kawałek, zatytułowany Pinky Ringi. Wyszedł on wraz z płytą 22 nic sierpnia mi w ogóle nie siada. I już 389 tysięcy odtworzeń na Spotify. Jest pierwsze miejsce ponownie zajmuje Sobel. Tym razem jest to kawałek z White'em 2115 o tytule Mięso. Wyszedł 22 sierpnia, zdobył do tej pory 433 tysiące odtworzeń na Spotify. Te słowa nie szkoda mi, ja znam ich cenie. One chcą mięso, jakby chodziło. 20 pozycja, a nie utwór autorstwa Nikosia. Posiada on tytuł Plaża i Randka. Wyszedł 13 sierpnia i ma na swoim koncie 453 tysiące odtworzeń na Spotify. A to fajne. Następnie pozycja 19. To fajne. Bo jest to kawałek Hellfield. Marty Renty. Tej z Kulima o tytule Wszyscy w Gucci. Mimo, że to Koli trochę jego A nie, myślałam, że to ta dama Marty Renty. Maty, to nawet sami autorzy podpisują to jako rap, więc jak najbardziej zaliczam to do tego rankingu. Numer ten wyszedł 13 sierpnia i zdobył już 459 tysięcy odtworzeń. Widziałam, Karol. Gucci już odziani, jak weekend to pijani. Weed się pali skali, ona właśnie ściąga stani. Kolejnie pozycja 18, a na niej Sobel wraz ze swoim numerem, jakim jest, jak mam to nazwać. Kawałek ten wyszedł 22 sierpnia, uzyskał już 496 tysięcy odtworzeń na Spotify. Nie Józek. Na miejscu 17 znajduje się Kasba Ogane oraz jego kolejny singiel zapowiadający album A Nie Mówiłem. Kawałek ten ma tytuł Pokolenie Hoodville. Wyszedł on 16 sierpnia i zdobył 530 tysięcy odtworzeń na Spotify. Silnik fał, ciągle hot, all day cruising jak młody bok. Ktoś dał znów ciągle smród. Kolejne, 16 miejsce zajmuje Ruth Babiczka. Ale w ogóle zaczęła mi się podobać muzyka z bałaganem, bo wcześniej jakoś tak nie miałam za bardzo zdania na jego temat, a teraz mi się zaczyna podobać. Oraz ich numer stworzony wraz z Białasem. Kawałek ten jest zatytułowany Pancetta. Opublikowany został 16 sierpnia i od tamtego momentu zdał już uzyskać 568 tysięcy odtworzeń. Zjastuję wam chude lata, jaki cudem powiesz tyle kurę, tu znalazł waka, to Pancetta. Na 15 miejscu znajduje się singiel Luisa Villaina, zapowiadający jego album In Blanco. Posiada on tytuł Przestrzeń. Na numerze tym wystąpili także Kukon i Kiełas. Wyszedł on 15 sierpnia i ma na swoim koncie 664 tysiące odtworzeń. Tylko ja i moja przestrzeń.
dobrze. Wyżej na pozycji 14 mamy Aster i KB oraz ich wspólny kawałek o tytule Urus. Single ten wyszedł pierwszy. Ej, dobra, w tym miesiącu ja nie wiem, o co chodzi, ale ja nic nie kojarzę, nic. Sierpnia został odsłuchany już 913 tysięcy razy. Duże gówno Urus, chciałem być to mu. Dużo pełnych klubów, chciałem być to mu. Następnie na miejscu 13 znajduje się Fałki oraz kawałek intro pochodzący z jego ostatniej płyty Barbara. A intro kojarzę. Opublikowany został 16 sierpnia, przesłany został już 977 tysięcy razy. Prawie ma co pierdolić, o nich padam z lary w spocik. Babcia może zdobnać, bo twardo stawiam kroki. 4 razy w tydzień trening sierpowej bloki. Pozycję 12 znajduje Sobel, który 1 sierpnia z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wydał singiel Boże. Numer ten znalazł się również na jego albumie, a posiadał 1,164,000 tysiące odtworzeń na Spotify. Na miejscu 11 znajduje się Chivas oraz jego kawałek pochodzący z epki Lato 2024. Jest to numer o tytule To nie koniec z wami. Jest on coverem jego starego numeru zaśpiewanym na koncercie z fanami. Wyszedł on 2 sierpnia, zdobył już 1,383,000 odtworzeń. Szklanka pełna alkoholu, smutki już pływają i wypiłem je znów. I tak w kółka. Miejsce 10, zanim właśnie pukaj wraz ze Szpakiem. Ich wspólny kawałek zatytułowany Piniata. Że 9 sierpnia uzyskał już 1,384,000 odtworzeń. Nie ma ja, nie ma ty. Tylko na pozycji 9 to fajne jest, no. Numer Roxy Węgiel oraz Maty, a posiada on tytuł Falochrony. Kawałek te falochrony też sierpnia, takie niby, ale nie wiem. 407 tysięcy odtworzeń na Spotify. Takie nek. Tańcz, tańcz, tańcz i nie mów nic, sam, nie potrafię żyć. Gdyby nie było tam Maty, to by była chuj. Pewnie mam pozycję 8, a na nich kawałek Szpaka, nabicie kupiego producenta. Są to 64 barsy wykonane w ramach akcji Red Bulla. Co prawda numer ten na YouTube wyszedł już w lipcu, ale na Spotify dodany został dopiero 6 sierpnia, więc postanowiłem go tu umieścić. Zdobył on 1,435,000 odtworzeń na Spotify. Na miejscu 7 znajduje się numer autorstwa Kaziora, Amstera i OG Enzo, a posiada on tytuł OG Osiedlowy Geniusz. Kawałek ten wyszedł 2 sierpnia, został odsłuchany 2,171,000 razy. Nie bać, kurwy i młode policjantki. Nie, ja pierdolę, to jest taki tragiczny numer, że ja się dziwię, że to naprawdę ma tyle wyświetleń, nie? Nie bać, kurwy i policjantki. Po chuj mam płacić podatki. Ja pierdolę, to pozycja, na nie Kuban wraz z Okim oraz ich singiel zatytułowany Najlepszy Dzień. Zapowiadam nadchodzący album Kubana. O, to jest Fugazi. Zajebiste. Kawałek wyszedł 9 sierpnia, zdobył już 2,239,000 odtworzeń na Spotify. Oh! Dzień w moim życiu. Powiedz, co ty wiesz o zryciu. Hey, ho. To najlepszy dzień w moim życiu. Na miejscu 5 mamy nowy singiel White'a 2.1.5. O, to też jest fajne. Co nie mogą. Wydane on został 9 sierpnia, a ma swoje 2 miliony. Takie jakby low effort, ale podoba mi się tak. Rozlany alkohol za tych, co nie mogą. Wypiłem to dno. Tracę świadomość. Czwartą pozycję zajmuje kolejny z gangu 2.1.5. Tym razem jest to Kukę. Zapowiadając swój nadchodzący album, pierwszy. 23 sierpnia wydał singiel Jakim jest taki mały ja. Ma on aktualnie 2,362,000 odtworzeń. Przed nami już podium, a na miejscu trzecim znajduje się kawałek Chivasa, wydany wraz z premierem jego EP. Jest nim singiel Szafka w moim pokoju, który wyszedł 2 sierpnia i zdobył już 2,997,000 odtworzeń. Na pozycji drugiej znajduje się Young Losia oraz jej kawałek wydany... Co miał, czyż? Bo ja po prostu nie lubię Chivasa. Nie przypadam za nim. Był sierpnia. Posiadam tytuł Noc Aniołów. Odsłuchany został 4,058,000 razy. Za oknami znowu zrobiło się jasno. Księżyc pełni moje serce. No i w końcu, najpopularniejszym polskim rapowym kawałkiem wydanym w sierpniu jest numer autorstwa Hancho. Fajne to na którym dzieli się też Malik Montana i Kazio. O, i ta piosenka też jest fajna. 7 sierpnia i zdobył 4,479,000 odtworzeń na Spotify. Ona mówi do mnie, zostań dziś, bo bez ciebie kiepsko mi się śpi. Dobrze, Nawciu, ale wiesz, dużo osób go lubi, co nie? No i co? A to ja nie mogę powiedzieć, że ja go nie lubię, bo go dużo osób lubi? Tak jak wy możecie nie lubić Malika Montany, Kizo i tak dalej. I wy też o tym mówicie. Fajny odcinek. Poczekaj, dam lajka. Ja lubię Triniego.